Z tej strony Paulina Klimek, nadal jesteśmy w ferworze gali XTB KSW 89 i na zwycięską drogę powraca dzisiaj Szymon Bajor. Nie miałeś lekko, jeśli chodzi o debiut w organizacji. Od razu dostając na twarz bardzo mocno dominującego mistrza, ale teraz już poszedłeś po swoje i zrobiłeś to swoje. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję włodarzom KSW za tą szansę stoczenia na dzień dobry mistrzowskiego pojedynku. To było dla mnie mega wyróżnienie mojej kariery, docenienie mnie jako zawodnika. Kolejny przeciwnik mój, który był Wiktor Pesta. Mieliśmy przyjemność 10 lat temu spędzić wspólny obóz. Pamiętam go jako mocnego zawodnika. Troszkę się go obawiałem, byłem ciekaw, jak przez te 10 lat on zmienił styl walki i poszedł do przodu, bo też miał świetną organizację przez te 10 lat. I byłem ciekaw, jak ja poszedłem do przodu, czy się rozwinąłem na tyle, żeby mu się tym razem przeciwstawić. Walka była ciężka. Bardzo dziękuję organizacji za właśnie dobieranie takich przeciwników, bo to mi daje po prostu możliwość rozwoju. Tak? To były trzy rundy, to były fajne trzy rundy. Ja z trzech rund tego pojedynku wyciągnę mega doświadczenie. Jakbym dostał przeciwnika na rundę, no tego doświadczenia nie wyniosę, nie rozwinie mnie to na tyle do przodu, a przyszedłem tutaj do organizacji się rozwijać i to właśnie dostaję od włodarzy. I tak jak już powiedziałem w oktagonie, życzę sobie zawodnika, który w rankingu jest przede mną, żeby mógł się piąć w tym rankingu KSW. Jesteś bardzo ambitnym atletą i co muszę przyznać, wyróżnia się, jeżeli chodzi o twój styl w wadze ciężkiej. Nie jesteś obdarzony zbyt wielkimi warunkami, zazwyczaj no jednak twoi są więksi, pokaźniejsi twoi rywale. Niemniej to, co cię wyróżnia, to jest twoja eksplozywność. Ruszasz się, jakbyś reprezentował niższe dywizje i chyba to jest twoją kartą przetargową, która właśnie potrafi odmienić bieg wydarzeń. No, te przygotowania były wyjątkowo ciężkie, może nie pod kątem fizycznym, tylko pod kątem logistycznym. Miałem dużo rzeczy na głowie w ostatnim czasie. Wahałem się nawet, żeby po prostu wycofać się z tego pojedynku, zrezygnować, ale no, tak jak powiedziałaś, no ja jestem takim wyjątkowym fighterem. Nie wyobrażam sobie po prostu zrezygnować z pojedynku, bo nie mam kontuzji, tylko że nie mam możliwości trenowania, tak? Nie wyobrażałem sobie tego i powiedziałem sobie, że to nie jest powód, żeby się wycofać. Mogłem trenować na 80%, natrenowałem w miarę możliwości na 120%. Nawet kiedy nie mogłem być na tym treningu, to i tak zrobiłem tak, żeby być w tym treningu. Tak jak powiedziałaś, jestem lekki jak na wagę ciężką. Wiktor był 8 kilo cięższy ode mnie. Czułem to, robi to różnicę 8 kilo. Czułem to w tym pojedynku. Schudłem, nie wiem czy to straciłem te kilogramy ze stresu, z obawy po prostu przed tą walką, czy po prostu z natłoku tego stresu, tych takich obowiązków, które miałem poza treningami. Mój trener mentalny pomógł mi w tym, żeby po prostu tą głowę przygotować jak najlepiej, mimo nieidealnych warunków do trenowania. Tak jak cały czas gdzieś tam wracają do porównania walki z Defrisem, gdzie tam miałem idealne treningi, idealne możliwości, a tutaj ich nie miałem. No i podstawowy błąd zawodnika. Zaczęło się porównanie, mój trener mentalny troszkę mnie wyprostował, nakierował i przyniosło to efekty w dzisiejszym pojedynku. Gratuluję. Czasem potrzeba po prostu tej małej zadry, bo ona wyciąga z nas to, co najlepsze, więc czasem nawet za dobre przygotowania, za dobre warunki w nich mogą sprawić, że tego zęba stracimy i może właśnie o to chodzi. Ja Tobie bardzo dziękuję, gratuluję. Na dłuższe rozmowy będzie jeszcze czas. Niemniej tutaj obstawa medyczna czeka. Celebruj. Dziękuję bardzo. Będę celebrował to zwycięstwo. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.